taką formułę, nie wiem, czy szanowni paneliści się zgodzą. Najpierw poproszę panów o przedstawienie się, ale w ten sposób, by poza przedstawieniem się z funkcji i zainteresować, powiedzieć takie trzy najważniejsze kwestie dotyczące Big Data, dobrze? I potem poprosimy po kolei o wystąpienia panów, państwa, widzów. Myślę, że zachęcałbym do zadawania pytań na bieżąco, kiedy jakaś kwestia się pojawi, tak by to godzinne, może z lekkim haczykiem spotkanie miało taki charakter informacyjnej dyskusji. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Paweł Poleński, firma Space Digital Group, członek Polskiego Towarzystwa Gospodarczego. Z mojego punktu widzenia tutaj na tym panelu chciałbym się też podzielić głównie wyzwaniami dla Big Data pod kątem zabezpieczenia związanego z cyberbezpieczeństwem, ochroną danych, wartością oceny informacji, które otrzymujemy z różnych rozproszonych źródeł, ocenami ryzyka oraz jak jakby Big Data krosuje się też z innymi rozwiązaniami, które gdzieś tam równolegle napotykamy, a mianowicie jest już sztuczna inteligencja, teraz augmented reality i internet rzeczy. Bo to jakby wszystko jest takim troszkę ekosystemem w świetle tej rewolucji digital transformation powiązane ze sobą. W związku z tym z wyzwaniami, a jednocześnie z zagrożeniami związanymi z wprowadzeniem Big Data w Polsce i na świecie. Mamy Bosak. Mamy Bosak Business Finance. My jesteśmy z spółką, która działa różne przez internet i my w zasadzie wyrośliśmy na trendzie Big Data i innych trendach z nimi zbliżonych. Dlatego, że cały nasz proces, dlatego istnieje, dlatego była możliwość, żeby on powstał, pożyczanie ogromnych kwot, to jest jeden z elementów szerszego trendu, czyli fintechu, dlatego, że dało się to wszystko zautomatyzować i to były czynności bankowe, które były dotychczas za banków całkowicie nieopłacane, czyli pożyczki poniżej 5 000 zł. Bibusia odpowiada nam za komunikację i rozpoczynając ten temat Big Data, przyszedłem tutaj z takimi trzema myślami, czyli po pierwsze taką bańkę fascynacji Big Data, którą mamy za nami i to bardzo dobrze, bo nie ma się tym trendem jakoś niezdrowo ekscytować, raczej trzeba pomyśleć, jak możemy na tym zarobić i jak możemy eksportować jako Polska te rozwiązania na cały świat. Po drugie, żeby Big Data działało, to jest potrzebne, o czym już kolega wspomniał, co najmniej dwie rzeczy, czyli machine learning i artificial intelligence, dlatego że same dane z założenia Big Data to są dane, które są rozproszone. Jeżeli do tego nie dołożymy dobrej analityki, to nie będziemy ich w stanie wykorzystać. To będzie dobrze wyglądało na modelach, a w biznesie będzie trochę trudniej. No i trzecia sprawa to są zagrożenia z tym związane, a tych zagrożeń też trochę jest i myślę, że o nich porozmawiamy. Aleksander Popończyk, Polskie Towarzystwo Gospodarcze. 20 parę lat zajmuję się informatyką, wdrażając różne systemy informatyczne, przede wszystkim w obszarze zaawansowanego planowania, czyli tych właśnie algorytmów, które wykorzystują duże wolumeny danych do predykowania przyszłości. W związku z tym, jak gdyby na co dzień mam do czynienia z wykorzystaniem tych wolumenów danych, no w tej chwili skok jest tak ogromny, że to prawie bezprecedensowy, w związku z tym to też stawia nowe wyzwania odnośnie technologicznych form przetwarzania tych danych, ale nie to jak gdyby jest głównym moim tematem na dzisiaj, ponieważ chciałbym się jak gdyby skoncentrować na takim drugim moim koniku, jestem filozofem etykiem z wykształcenia, mianowicie nad pewnymi reperkusjami społecznymi i socjologicznymi korzystania z tych wielkich wolumenów danych w sposób zautomatyzowany do pewnej, no z jednej strony oceny ludzi, z drugiej strony do jakichś tam stajloryzowania, takiego doprecyzowania, skustomizowania czy zindywidualizowania oferty i jakie są reperkusje tego? Czy to wszystko jak gdyby zawsze nam będzie ku dobremu działać? Dziękuję. Adam Marciniak, PKO Bank Polski, odpowiadam za obszar IT i operation.
W swoim wystąpieniu przy okazji w panelu będę chciał Państwu przedstawić trzy, można powiedzieć, takie punkty, które z punktu widzenia małego i sektora bankowego są istotne. To po pierwsze, jak wygląda Big Data, jakie jest jej wykorzystanie, patrząc przez pryzmat bankowy i przez pryzmat małych i średnich przedsiębiorstw. Druga rzecz, po co robimy te Big Data, do czego nam to jest potrzebne z punktu widzenia końcowego odbiorcy, czy to jest coś, czym powinniśmy się zajmować jako rozwiązania technologiczne, a z drugiej strony też biznesowe, z jakim priorytetem. I trzecia rzecz to takie, można powiedzieć, teza, czy Big Data jest celem, czy Big Data jest tylko środkiem do kolejnych rozwiązań, do kolejnych elementów biznesu, rozwoju biznesu. Myślę, że w tych trzech wartościach, czy trzech tematach będę chciał Państwu trochę szerzej powiedzieć w dalszej części. Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Kurdziel, w Poczcie Polskiej odpowiadam za sprzedaż, marketing i ochronę. Chciałbym troszkę podejść do tego tematu z punktu widzenia firmy usługowej, firmy logistycznej, firmy sprzedażowej, bo Poczta Polska działa we wszystkich tych obszarach i w każdym z tych obszarów bardzo ważne jest przetwarzanie informacji, ale przede wszystkim oczywiście wykorzystywanie tych informacji do poprawy oferty produktowej, do lepszego dopasowania do potrzeb klientów. Oczywiście do ustawiania procesów, co jest szczególnie istotne właśnie w logistyce. No i też o tym, w jaki sposób Poczta Polska, czyli firma, która posiada bardzo wiele rozproszonych danych, będzie podchodziła teraz i w przyszłości do tego problemu, jak chcemy sobie z tym poradzić, bo nie da się ukryć, że w stosunku do chociażby dużo bogatszej, dużo bardziej rozwiniętej konkurencji, mam tu na myśli chociażby dużych operatorów pocztowych, takich jak Deutsche Post DHL czy La Poste DPD. No, mamy dużo do nadrobienia pod wieloma względami, a przede wszystkim myślę, że właśnie musimy nadgonić tutaj ten dług technologiczny w zakresie informatyki i przetwarzania różnego rodzaju danych. Ryszard Zatarski, reprezentuję spółkę Braintree. Zajmujemy się najnowocześniejszymi obszarami bankowości, dostarczając usługi dla sektora finansowego i bankowego. Na obecnym panelu chciałem się skupić na przede wszystkim obszarze, w jaki sposób przedsiębiorstwa, analizując dane pozyskiwane z zachowań klientów, są w stanie dostosowywać swoje produkty i usługi do ich potrzeb przez spojrzenie na własne usługi i produkty oczami klienta. Chciałem również wspomnieć o tym, jak obszar Big Data umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom oferowanie innowacyjnych usług na rynku światowym. Teraz, gdzie moim zdaniem leży przyszłość w analityce danych, w którą stronę będzie zmierzać? Bardzo serdecznie dziękujemy. Więc Państwo jako słuchacze mają już jedną informację na temat naszych panelistów. Są to osoby bardzo zdyscyplinowane, ponieważ zrealizowaliśmy tutaj wstępne założenie. W takim razie przechodzimy płynnie do kolejnego elementu. Poproszę pana Pawła Polińskiego, takie krótkie wystąpienie na temat Big Data i jakby z pana. Dobrze, na początek może jeszcze takie podprowadzenie kilka takich liczb. Do 2020 roku 20 miliardów urządzeń będzie podłączonych do internetu rzeczy. Ten proces już trwa. Każdy użytkownik korzystający z internetu w ciągu właśnie najbliższych 3 lat na sekundę będzie przetwarzał 1,7 megabajta informacji, co daje w ciągu dnia 143 giga, a tak przekładając na język polski, to tak byśmy sobie obejrzeli, nie wiem, 10 sezonów jakiegoś popularnego serialu. Czyli to pokazuje ilość danych, jaka jest przetwarzana i w jakim to się kontekście odbywa. Tutaj kolega wspomniał, że ten pierwszy big mamy już jakby za sobą, big data i związany z nim tą rewolucją. Natomiast z punktu takiego praktycznego, według tych nowych
badań czy najnowszych danych z Eurostatu, na rynku polskim 6% tylko firm na ten moment realnie wprowadziło usługi oparte o Big Data. I tutaj mówimy cały ten szereg, nie mówię tylko o tych największych firmach czy korporacjach, ale też o mniejszych podmiotach. Jednocześnie z drugiej strony nasze rozwiązania startupowe, czy takie nowe technologie, oparte o nowe właśnie technologie, czy właśnie z branży tutaj fintechu, są w mojej ocenie też bardzo wysoko i nie mamy się czego wstydzić tak naprawdę. Mamy bardzo innowacyjne, bardzo ciekawe spojrzenie na wykorzystanie, tych danych. Z punktu takiego mojego widzenia, naszym korem działalności w firmie mojej jest cyberbezpieczeństwo i związane z tym w kontekście Big Data, jakie to daje nam zagrożenia i jakie daje przed nami wyzwania. Na początku powiem tak, że technologia choćby była najbardziej rewolucyjna, jest tylko technologią, czyli tak naprawdę jest tylko narzędziem. Jeżeli tutaj ten element ludzki zawiedzie, jaki by nie był, no to pewnych rzeczy nie przeskoczymy. W związku z tym podstawą dla mnie, dla wyzwań takich związanych z wprowadzaniem Big Data są przede wszystkim właściwe kadry i specjaliści wyspecjalizowani we wdrażaniu, w analizie danych, ponieważ w samej Big Data już nie wystarczy sam informatyk czy analityk, ale to powinno być troszkę z pogranicza socjologa, psychologa, matematyka. W świetle tego również można takie ciekawe zestawienia przytoczyć, że choćby Stanach już w tym momencie jest wakat na prawie 150 tysięcy stanowisk związanych z brakiem analityków do Big Data. W innych miejscach na świecie wygląda to podobnie. Więc pierwszy element, żeby postawić na edukację i chęć wdrażania właśnie poprzez edukację umiejętności, podwyższania tych umiejętności poszczególnych osób. Z drugiej strony, my głównie pod względem wdrażań Big Data, oprócz takich związanych z startupami, klientami komercyjnymi, działamy w branży motoryzacyjnej, gdzie testujemy wykorzystanie Big Data do podniesienia możliwości bardziej bezpiecznej jazdy, czyli podłączając się przykładowo jakiś model marki samochodu, jesteśmy dzięki wykorzystaniu Big Data zmierzyć nie tylko tam przyspieszenie, podstawowe parametry danego użytkownika, ale również jego tętno, jego takie reakcje czysto ludzkie, które się przekłada na to, że jesteśmy w stanie zwiększyć ochronę danego użytkownika, co wpływa bezpośrednio na jego bezpieczeństwo pod tym kątem. Jednocześnie drugim elementem, który jest dużo większym wyzwaniem, jest kwestia cyberbezpieczeństwa związana z tym, że w tym momencie Big Data to rozumowanie cały czas, one wspomagane oczywiście przez Artificial Intelligence, inne mechanizmy, ale to jeszcze do dopracowania wymaga interpretacja kontekstowa, czyli to nie są tylko dane, cały czas tylko dane w metodzie zero-jedynkowej, ale żeby ta personalizacja, która jest tutaj słowem kluczem, do której wszyscy dążymy, żebyśmy przechodząc przykładowo obok jakiegoś banera, czy będąc tutaj, każdy mógł zobaczyć de facto inną reklamę, powoduje to, że dzięki tej, przez tą, dążąc do tej personalizacji i brak tego kontekstu, powoduje, że te dane są często niewiarygodne, ponieważ Big Data, jak wiemy, operuje z różnych źródeł, z różnych wolumenów dużych danych i cały czas to wymaga dużej pracy nad tym, jak we właściwym kontekście wprowadzić takie dane. Duże korporacje już sobie z tym jakoś dają radę. Tam ponad 50% na świecie większych korporacji już w strategicznym planowaniu rozwoju firmy, czyli zdobywania przewagi konkurencyjnej poprzez właściwą analizę, stawia na ten kontekst. Z kolei, czy wywiad wojskowy, czy inne agencje, służby, tam już praktycznie 90% służb stawia na to, żeby ta personalizacja była w możliwie jak najlepszym kontekście postawiona. To również wymaga z jednej strony specjalistów właściwych, z drugiej strony umiejętność właściwego odczytywania danych, które otrzymujemy do analizy, jest tutaj kluczowe. Więc w związku z tym to zabezpieczenie
infrastruktury, nie tylko takiej fizycznej, ale właśnie poprzez właściwe osoby, wydaje się dla mnie kluczowe. Z drugiej strony, big data, tak jak słyszymy sobie, czy tak rozmawiam nawet ze znajomymi, którzy tam niekoniecznie z tą branżą informatyczną mają wiele wspólnego, kojarzy się to, że to jest przeznaczone głównie dla dużych koncernów, dużych podmiotów. Wydaje mi się, że i małe, średnie, mikroprzedsiębiorstwa mogą śmiało podjąć się wprowadzania analizy stopniowej, aby uzyskać jakąś przewagę konkurencyjną, aby lepiej trafić swoją usługą do danego klienta, bardziej się sprofilować, być bardziej szczegółowym. I to nie jest wymagane, nie wymagane są tu nie wiadomo jak duże nakłady, ale przy umiejętnym doborze odpowiednich procesów i ludzi, wykorzystanie big data w małych stosunkowo takich obszarach danych jest jak najbardziej możliwe. Tutaj tak trochę do naszego ogródka, znaczy temat, który teraz jesteśmy na czasie, a mianowicie wczoraj takim tematem właśnie dla mniejszych przedsiębiorstw jest temat związany z produktem, który wczoraj właśnie się pojawił na rynku. Jest to rozwiązanie dla całej ekstraklasy piłki nożnej w Polsce. I tam jest oczywiście z jednej strony ta aplikacja końcowa, końcówka, tak zwana aplikacja mobilna, Ekstraklasa Fight Player. Natomiast sercem tak naprawdę tego systemu jest tam stworzony system wykorzystujący właśnie big data pod kątem kibiców, wspomagany przez dedykowane algorytmy sztucznej inteligencji, które pozwalają właśnie kontekstowo już popatrzeć na danego kibica. Jakby przekładając to na język polski, możemy sobie wyobrazić sytuację, że jesteśmy kibicowi w stanie zorganizować taki spersonalizowany dzień meczowy, że on nie tylko idzie na mecz, ale wykorzystując kolejne narzędzia w postaci, no nie wiem, poszerzonej rzeczywistości, może otrzymać powiadomienie, jak się po meczu dostać do domu, czy to taksówką, czy komunikacją miejską, czy chce wyskoczyć gdzieś na jakąś kolację po meczu. I to jest już personalizowane kontekstowo na bazie danych analitycznych, które otrzymujemy. Więc wolumen tutaj tak naprawdę w porównaniu z dużymi rozwiązaniami jest on nieduży, ale do zastosowania on już działa i wierzymy w to, że przyniesie określoną przewagę konkurencyjną. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz kolejny nasz panelista, pan Mariusz Bosak, Vivus. Mariusz Bosak. Poza tym się wszystko zgadza. Ja nie chciałbym jakoś szczególnie długo mówić, dlatego że wartością tego naszego spotkania jest to, że jesteśmy tutaj w kilka osób, które się wszystkie zajmują big data i, no i taką wartością panelu jest to, że to spotkanie i rozmowa może doprowadzić do jakichś ciekawych wniosków, które mogą mieć swoje konsekwencje, więc nie chciałbym, żeby tak każdy się wypowiedział, żebyśmy się rozeszli. Więc jesteśmy na kongresie 590, tak? Czyli dobrze, gdybyśmy porozmawiali o tym, jak możemy ten trend, który jest przedmiotem tego spotkania, wykorzystać do rozwoju polskiej gospodarki. I według mnie jest taka możliwość. Polacy i polscy informatycy, którzy są jednymi z najlepszych w Europie i na świecie, mogą efektywnie produkować rozwiązania, które będą łatwe w eksporcie i będą budowały wartość polskiej gospodarki. I w zasadzie takie pytanie, jakie chciałbym postawić i też zresztą panelistów na ten temat porozmawiać, zaczynają się od tego, jak możemy kształcić przyszłych pracowników, którzy będą zajmowali się obszarem big data, czyli gdzie zacząć te przewagi konkurencyjne budować. Rozmawialiśmy o tym, ile tych danych jest, ile miejsc pracy to będzie. Okej, czyli tak, zaczynamy od uczelni, co musimy zrobić, żeby Polska była takim hubem, w którym te technologie big data są tworzone i która jest tego znana. Mocno też się z tym wiąże temat kryptografii. Polska szkoła kryptograficzna była historycznie zawsze bardzo dobra. Co możemy zrobić, żeby ten temat dalej pociągnąć, żeby go rozwinąć w kierunku big data? I trzeci obszar, co zrobić, żeby regulacyjnie nie zabić tej możliwości? Czyli oczywiście każdy z nas produkuje miliony danych, które gdzieś tam wruną w chmurę. Co zrobić, żeby to nie była chmura wyłącznie
jednego z dostawców internetu albo agregatora, czy tam wyszukiwarki i portalu społecznościowego, który jak ostatnio pokazały eksperymenty, może słuchać użytkowników na włączonym telefonie i profilować reklamy. Super big data, tylko co my z tego mamy, poza tym, że ujawniamy wszystkie informacje, którymi się otaczamy, plus rozmowy na Messengerze, które wszystkie w zasadzie są publiczne. Tak? Jak zrobić, żeby RODO, GIODO i parę innych skrótów z jednej strony nas chroniły, z drugiej strony prowadziły do tego, żeby ten rynek się rozwijał? Dziękuję bardzo. Pan Aleksander Popończyk. Teraz mieliśmy pochwałę personalizacji w biznesie, różnego rodzaju usługach. Mamy zastrzeżenia wobec tej personalizacji, bo łatwo pójść za daleko, jak wszystko o człowieku wiemy. I tutaj znakomicie wpisuje się pan Aleksander Popończyk. No właśnie chciałbym kontynuować tutaj wątek. Z jednej strony ta kwestia prywatności, tak? A z drugiej strony jak kształcić tych, którzy będą no właśnie tymi rozwijającymi te technologie. Zarzekając się, że nie jestem przeciwko big data, ponieważ żyję z tego od lat i że tak powiem systemy prognostyczne de facto nic innego nie robią, tylko ekstrapolują to na wszelakie sposoby. W tej chwili mamy tylko ten skok jakościowy dotyczących metod ekstrapolacyjnych, deep machine learning, zamiast jakiejś tam ekstrapolacji czy badania zależności, ale przez lata to robiąc, zacząłem się zastanawiać, proszę Państwa, nad pewnym takim aspektem, nazwijmy to skutków takiego prognozowania. No bo jest jakaś funkcja celu, to coś, co analizujemy, te big data, po coś prognozujemy, żeby no, był rezultat. Wyobraźmy sobie dwa algorytmy, no może trzy dla ułatwienia. Pierwszy dotyczący sposobu, w jaki należy pacjenta leczyć, z których pierwszy ma jako paradygmat jak najdłuższy okres życia, a drugi ma no, minimalizację egzystencjalnych bóli, a trzeci na odmianę efektywność kosztową leczenia. I w pewnym momencie zaczynamy wpadać w taki zautomatyzowany sposób, że terapia będzie do nas dobierana. Tak jak mamy sprofilowaną reklamę w tej chwili, to też będzie inny zestaw informacji sprofilowanych. To wszystko zacznie iść jak gdyby w tą stronę, że tak, będziemy zindywidualizowani. Pytanie tylko pod jakim kątem jak gdyby będziemy odbiorcami tych przeróżnych informacji czy działań. Bo na razie tutaj mówiliśmy o spektrum, że tam jakieś reklamy się pojawiają, że coś będzie łatwiej. Proszę Państwa, no 24 stany w Stanach Zjednoczonych korzystają przy wyrokowaniu z programów, które dokonują automatycznej analizy ryzyka recydywy. I sędziowie według tam wskaźnika 36 albo 66% skazują więźnia. No po co ten sędzia tak na marginesie? No się doczekamy pewnie już niedługo automatycznie. W związku z tym zaczynamy być sprowadzani do jednej liczby, tak? Chiński eksperyment Social Credit System obowiązkowo do 2020 roku dla wszystkich Chińczyków, 2 miliardy to będzie ludzi, plus dla wszystkich firm operujących w Chinach, sprowadza wszystkich do pojedynczej cyfry, tak, z przedziału między tam 300 ileś, a 900. Kto wyżej, ten lepszy, kto niżej, ten gorszy. I teraz, pomijając nawet samą jak gdyby kwestię pragmatyki, no bo matematyzacja wymaga sprowadzenia czegoś do jakichś wymiarów policzalnych, matematyzacja wszystkich jak gdyby działań, pojawia się problem jak gdyby to skąd ta cyfra się wzięła, tak? Co uwzględniono, kto tworzył ten algorytm i tutaj dochodzimy do kwestii kształcenia, kto jak gdyby wziął co pod uwagę. Mówię to jak gdyby troszeczkę też jako praktyk, ponieważ wykładałem etykę biznesu dla studentów Politechniki Warszawskiej przez krótki okres, kiedy uznano za wskazane kształcić inżynierów również w tych tematach. Później uznano, że to nie jest też niepotrzebne. I się rodzi jak gdyby pytanie takie, czy jesteśmy na tyle, jak gdyby, no, jako twórcy tych algorytmów, przygotowani, żeby uwzględniać różne rzeczy, czy też tylko i wyłącznie z celem no, jeden wymiar, z koniec końców prosty pieniądz. Powiem tak, z doświadczenia dla dużego dystrybutora prasy robiliśmy system predykcyjny na dział prasy z dokładnością do pojedynczych tytułów per dzień, per punkt, no na przykład tutaj wieszące tam w kiosku. I jak gdyby tam była
pewna wrażliwość, że od razu były pisma skategoryzowane i świerszczyków nie nadziały, nie były zakierowane w pobliże szkół, tak? Chociaż no, to ograniczało w pewien sposób zysk, no bo pewnie tam być może klientela byłaby nawet większa niż gdzie indziej. Ale była wrażliwość klienta, była gotowość firmy informatycznej na takie skonstruowanie tego algorytmu, że nie to było celem, ta synchronizacja jak gdyby sprzedaży w punktach nadziałowych, tylko po prostu wzięcie pod uwagę licznych elementów. Czy jesteśmy w ogóle gotowi na coś takiego w naszym procesie wychowawczym i uwrażliwienia? Czy też niestety to pójdzie w tą stronę, że będziemy sprowadzeni do pojedynczej cyfry, a jedynym kryterium będzie pieniądz? Ja myślę, tylko krótko odniósł. Temat medyczny jest super, tam Big Data naprawdę działa. Natomiast po drugiej stronie mamy cały obszar reklamy, gdzie Big Data jest raczej niebezpieczne oczywiście dla reklamodawcy, bardzo przydatne, bardzo skuteczne, ale to jest z punktu widzenia społeczeństwa. Więc rozmawiałem kiedyś z właścicielem firmy, która działa w branży IoT, czyli produkuje inteligentne oświetlenie. Duża firma w Stanach. Mówię, słuchaj, gdzie się zarabia na tych żarówkach z Bluetoothem, na tym wszystkim? Mówi, nie, na tym w ogóle nie zarabiamy. Zarabiamy na tym, że wiemy, że jak ktoś zapala światło w kuchni, to my wiemy w tym momencie, my przestajemy wyświetlać reklamę w salonie na przykład na jego komputerze, bo w tym momencie to jest niepotrzebne. Wiemy, o której godzinie on wraca do domu, jakie ma przyzwyczajenie, o której wstaje, tak? I czy chodzi sikać w nocy. Bo włącza światło w ubikacji. I to jest przerażające trochę. Z drugiej strony, bardzo ciekawy temat, o którym pan wspomniał, ja się trochę obawiałem przed tym panelem, że pójdziemy w taką nadmierną fascynację Big Data. Mianowicie to, że sprowadzimy wszystkich ludzi do jakiegoś scoringu, do jakiejś oceny, nad którym nikt nie będzie panował. I teraz tak, kto będzie odpowiadał za to, że osoba jest 300, a druga 500, bo się system pomylił? Albo też śmiejemy się z tego, że w Indiach, jak ktoś się urodził w jakiejś kaście, to już w tej kaście pozostało do końca życia. Tak, a tutaj będzie dokładnie tak samo, jakieś dziecko dostanie tam na wejściu, nie od, w skali tam Abgar, czy tam 10 po urodzeniu, tylko dostanie 350 i koniec, już nie, na studia nie pójdzie, tak? Bo jego rodzice tam też mieli słabe leni. Bardzo dziękujemy. Oczywiście przypomina się książka Janusza Zajdla Limes Inferior, gdzie każdy miał klucz. Tak, dokładnie. Państwa, i na tym kluczu była cyfra, ale można było ten system oszukać. I to jest dobra wiadomość. Co do cyfry, to my dzisiaj otrzymujemy, to jest to cyfra 590. Prosimy pana Adama Marciniaka z PKO-BP. Może my się ekscytujemy oczywiście tym Big Data, że tak jesteśmy zamacowani, tutaj naszym kolegę z Vibusa. Z punktu widzenia rynku finansowego, oczywiście my mamy pieniądze i mamy zaawansowane rozwiązania. Bo jesteśmy w stanie, patrząc przez pryzmat liczb, przez ostatnie powiedzmy 4-5 lat, doszliśmy do takiej sytuacji, że wypuszczamy na bazie 10 milionów klientów, wypuszczamy 20 milionów leadów miesięcznie. I robimy to w taki sposób, żeby z jednej strony nie być ofensywnym, a z drugiej strony, żeby jednak doprowadzić do sytuacji, że już można powiedzieć, tym kanałem, w obszarze czy biznesowej, linii biznesowej, takiej customer finance w tych produktach, mamy pokrycie około 50% wyniku. Oczywiście, gdyby nie było Big Data, ten wynik nie byłoby tak, żeby go nie było. Natomiast jest tak, że rzeczywiście my już serwujemy konkretne przygotowane propozycje dla naszych klientów. Po co to robimy? No, robimy to po to, żeby ci klienci, którzy obecnie funkcjonują w tej rzeczywistości, która jest przez mainstreamowe, można powiedzieć, systemy i media społecznościowe dostarczana, jest już, content jest specjalizowany. Klienci są przyzwyczajeni do tego, że już zachowują się, dostają to, z czym się interesują, dostają czy reklamy, czy informacje, nawet patrząc ze swojej grupy społecznej, której uczestniczą, tylko tych, których na przykład śledzą częściej lub rzadziej, albo mają lepsze jakby uczucia związane z danymi osobami czy firmami. Natomiast ja bym tutaj zwrócił uwagę na tą liczbę, która tutaj padła już na początku, czyli mówimy o tym, że polskie firmy wykorzystują Big Data w skali 6%. To proszę Państwa, to jest nic. To jest tak, że rzeczywiście sektor finansowy, telko może jest zaawansowany, ale reszta to jest po prostu plaża. Po prostu to jest potencjał, który jest całkowicie niewykorzystywany. I dlaczego tak się dzieje? No oczywiście pierwsza rzecz, bo to chodzi o pieniądze, tak? Zaawansowane rozwiązania czy dobre analizy danych kosztują, prawda?
z drugiej strony kompetencje. Nie ma kompletnie wiedzy. Patrzę przez pryzmat na przykład firmy mojej żony, która produkuje żywność i sprzedaje ją przez internet. I ona kompletnie nie ma pojęcia o tym, co to jest big data. Nie wie, jak je wykorzystać narzędzie. Tylko dzięki mnie, ja znam Google Analytics, Facebooka, Twittera i tak dalej, robię pewne analizy danych, wykorzystuję pewne mechanizmy, na podstawie których generuje jej sprzedaż przez internet. Prawda? Natomiast wydaje mi się, że jakby to nie jest tak, że my już, że big data to jest odgrzewany potem. To jest coś takiego, który jest naprawdę niewykorzystany potencjał małych i średnich przedsiębiorstw. I moim zdaniem powinniśmy tutaj przede wszystkim położyć jak największy nacisk na tę tak zwaną edukację i pokazać, jakie są możliwości de facto, które z punktu widzenia finansowego są w zasięgu tych przedsiębiorców, ale i pozwalają, można powiedzieć, znaleźć ten element konkurencyjności, który de facto w krajach ościennych czy w Europie jest już dużo, dużo bardziej zaawansowany, dużo lepiej wykorzystywany, no bo jeżeli Czesi, Słowacy i chyba tylko Cypr nas nie wyprzedza, mam 24 miejsce bodajże z poziomu wykorzystania big data w Unii Europejskiej, no to świadczy o tym, że gdzieś nie do końca mamy zaadresowany ten element komunikacji i właściwej edukacji tych przedsiębiorstw. Ja sobie tak wyobrażam, jak taki przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, nawet kilkuosobową, nawet kilkunastoosobową, jak on sobie może wyobrazić, że on zatrudni analityka, który będzie mu pilnował te dane, będzie zarządzał tymi danymi. No, on sobie tego nie wyobraża, prawda? Natomiast bez tego, za parę lat, on kompletnie nie będzie miał szans. W sytuacji teraz, kiedy patrzymy na Amazon, patrzymy na Allegro, jak się przebić teraz takim małym sklepom internetowym? Nie ma najmniejszych szans. Po prostu bez inwestycji w dane, bez inwestycji w wiedzę w tych małych przedsiębiorstwach, systemowego jakiegoś takiego podejścia, po prostu to się nie uda. Natomiast patrząc z punktu widzenia naszych przedsiębiorców, prawda, jeżeli my chcemy, patrząc na rynek fintechowy, to big data to jest de facto chyba najłatwiejszy i chyba największy potencjał, który możemy my jako nasi innowacyjni i bardzo dobrze wyedukowani informatycy zaistnieć na rynku zachodnim. I tutaj wydaje się, że no bo przecież nie będziemy produkować, nie wyprodukujemy drugiego Facebooka, nie? Pewnie nie zrobimy drugiego Google'a. Natomiast przygotować odpowiednie algorytmy, które będą profilować pewne elementy, pewne zbiory danych, wyciągając konkretną wartość biznesową, no to jest coś, z czym możemy tutaj zaistnieć. I myślę, że to jest też dobry kierunek do inwestycji, żeby w tym obszarze, big data i zarządzanie, szczególnie w inwestycji w takie małe przedsiębiorstwa, dobrze pozainwestować. I jeszcze jedna rzecz, którą jakby wspomniałem na początku, ten trzeci punkt, czy big data jest celem, czy środkiem. Znaczy ja uważam, że to oczywiście jest środek, tak? To jest, patrząc na to, co się dzieje, za chwilę będziemy mieli duży trend, występuje tak zwana robotyka. Mamy, czyli automatyzacja procesów, dążenie do tego, żeby budować oczywiście maszyny, przetwarzanie danych. Te zbiory są już tak duże, że zwykły człowiek tego nie jest w stanie przetwarzać. Zresztą widać nawet najwyżsi retailerzy typu właśnie Amazon już stosuje Alexa. Apple stosuje z kolei już Siri na iPhone'ach. I to jest jakby pokazuje, że to jest trend, który jest w najbliższym czasie, który będzie postępował i on jakby będzie bazował przede wszystkim na big data. To co jest jakby kolejnym takim dużo ciekawym, już bardziej namacalnym z punktu widzenia naszych przedsiębiorców, może być tematem, który będzie w najbliższych latach, to przede wszystkim wymiana tych danych. W najbliższym czasie sektor bankowy dotknie tak zwana dyrektywa PSD2, która będzie pozwalała, znaczy będzie wymuszała na sektorze otwartość dla tak zwanych fintechów, czy można powiedzieć przedsiębiorców, którzy będą mogli w sposób za darmo korzystać ze zbiorów danych, które funkcjonują, które są dostępne w bankowości. I to jest duży potencjał, ponieważ to może generować kolejny duży rynek, można powiedzieć, ciekawych rozwiązań, które już na zachodzie, można powiedzieć, bardzo mocno są eksponowane i czekają tylko na tą dyrektywę. I w Polsce widać, że też zaczynają być firmy, które
tak, że będą się specjalizować w pewnego rodzaju przetwarzaniu, zarządzaniem danych zagregowanych, które będą dostarczone przez podmioty zewnętrzne, między innymi przez banki. I tutaj jeszcze można powiedzieć, jaką ostatnią rzecz, którą dodam, ważne, pojawia się tak zwana tożsamość cyfrowa. Tożsamość cyfrowa, która w tym świecie, który z punktu widzenia użytkownika wirtualnym, co do zasady jest niebezpieczny, gdzie czekają na niego różnego rodzaju zagrożenia i coraz większą będzie się przykładać wagę do tak zwanej wiarygodności sieci. I w ostatnim czasie sektor bankowy razem z Ministerstwem Cyfryzacji przygotował i jest przed momentem wdrożenia tak zwanego federacyjnego modelu zarządzania tożsamością, który pozwoli przedsiębiorcom, oczywiście przy jakimś tam zastosowaniu modelu biznesowego, wykorzystać tożsamość cyfrową banków do tego, żeby uwiarygodnić klientów swoich serwisów. I to myślę, że to jest bardzo ciekawy kierunek, który w najbliższym czasie zostanie udostępniony. To jest kwestia kilku dni, gdzie każdy przedsiębiorca będzie mógł budować sobie bazę wiarygodną na podstawie danych i autoryzacji klientów. Bardzo dziękuję. Jeszcze przy okazji wspomnę, że Alexa, którą pan wymienił, powstała jako Iwona w Gdańsku. Zgadza. Wszyscy wiemy, warto wspomnieć przy okazji 590. Pan Paweł Poleński zgłasza, że tylko jedną rzecz tutaj wtrącę, tutaj, co wspomniał kolega, że ten trend właśnie z tym budowaniem tożsamości danych pokrywa z trendem właśnie w cyberbezpieczeństwie, co my nazywamy tak roboczo CyberGuard, czyli tworzenie i zarządzanie własną tożsamością użytkownika i tworzeniem jego profilu wiarygodności na różnych tych polach, czyli z różnych źródeł społecznościowych, bankowych, kont, poczty i wszystkiego, co z tym związane. Więc te trendy związane właśnie z bezpieczeństwem i tworzeniem tej tożsamości za pomocą tych technologii, jaką jest Big Data, jest tożsamo. To jeszcze tylko ja, jeżeli mogę, bo... No, zaczynamy teraz dyskusję, ale ludzie w następnym tym i czeka pan Grzegorz Kurdziel, Poczta Polska, z wystąpieniem. Prosimy bardzo. Bardzo dziękuję. No tutaj chciałem się zgodzić z moim przedmówcą z PKO, że rzeczywiście Big Data w tej chwili no nie jest to żadna fanaberia, ani żadne marzenie o przyszłości, tylko po prostu normalna konieczność biznesowa i tylko te firmy, które będą potrafiły wykorzystywać dane posiadane przez siebie dane i oczywiście wyciągać z nich właściwe wnioski, będą mogły sprostać coraz silniejszej konkurencji. Jeżeli chodzi o firmę taką jak Poczta Polska, to dla nas najważniejsze są dwa obszary informacji i analizy danych. Pierwszy to są wszystkie te informacje, które służą właśnie tego personalizacji oferty dla naszych klientów. No z tą personalizacją to rzeczywiście różnie bywa i z wykorzystaniem tej analizy danych, bo też no, wszyscy myślę znamy przykład pewnego takiego wybitnego dziennikarza, który był uporczywie, gdzie na jakąkolwiek stronę internetową wchodził, no to był uporczywie atakowany przez różnego rodzaju serwisy matrymonialne, więc to też widać, że bardzo, bardzo trzeba uważać, jak się wykorzystuje de facto te dane i te algorytmy, które sterują później tak naprawdę tymi procesami, czy niezależnie czy to jest promocja, czy to już są procesy, inne procesy wewnętrzne w firmie, to też trzeba szczególnie zwracać uwagę, jak te informacje są wykorzystywane. Podam też inny taki, myślę, interesujący przykład, ponieważ jednym z bardzo ważnych w tej chwili źródłem danych są tak zwane social media, czyli media społecznościowe. I ostatnio właśnie też czytałem o tym, jak to, na jakiej podstawie dokonuje się takiego popularnego banowania fanpage'ów czy po prostu pewnych osób na Facebooku. I ostatnio dotknęło to pewnego fotografa, który był na Marszu Niepodległości i, że tak powiem, z pozycji zupełnie przeciwnych do osób, które maszerowały, zrobił tam kilka zdjęć, no i 15 minut później no, wyraził oburzenie tym, co tam zobaczył, 15 minut później na automat z Facebooka go po prostu wyłączył, bo
bo algorytm no, zauważył jakieś tam niedobre rzeczy i go wyłączył, albo też czytałem o pewnym serwisie zajmującym się jazdą na rowerze i tam również ten serwis został zbanowany, ponieważ pewne słowo się tam przewijało związane z... Słowo, które według poprawności politycznej powinniśmy używać w formie podstupek. No właśnie, tam nie używano to i ten automat to wyłączył, ale to dotyczy tak naprawdę każdego obszaru działalności, bo jeżeli źle ustawimy sobie algorytmy, chociażby które są odpowiedzialne za decyzję kredytową, bo też w naszej grupie kapitałowej mamy bank, no to wtedy będziemy mieli błędne decyzje i ta sprzedaż chociażby kredytów nie będzie taka jak trzeba. I tutaj to jest ten pierwszy obszar, czyli ten obszar, gdzie dzięki informacjom z różnych źródeł coraz lepiej dopasowujemy naszą ofertę do potrzeb klientów, które te potrzeby coraz szybciej się zmieniają, stąd też ta informacja jest tym ważniejsza. I drugi obszar, bardzo istotny dla Poczty Polskiej, to jest obszar logistyki, czyli wykorzystywanie informacji do tego, aby nasze procesy były efektywniejsze, żebyśmy mogli spełniać coraz bardziej wyśrubowane kryteria jakościowe, no i tak jak i oczywiście ta ekonomia tutaj jest też kluczowa. Zresztą te dwa obszary tak naprawdę często się ze sobą stykają. I tak jak powiedziałem wcześniej, Poczta Polska w tej chwili musi nadrabiać pewien dług technologiczny związany z tym, że nasze systemy informatyczne, które to jest kilkaset systemów, które funkcjonuje w naszej firmie, były tworzone w takim modelu, w tak zwanym modelu informatyzacji wyspowej, czyli w różnych miejscach, co mniej więcej troszkę jak te systemy informatyczne, które mamy powiedzmy w instytucjach publicznych, czyli w różnych miejscach powstawały różne systemy i później żmudnie jakoś łączono je właśnie w taki sposób, żeby jakąś spójną informację można było wyciągnąć. W tej chwili chcemy zainwestować w cztery takie główne systemy, to będą inwestycje kilkuset milionowe, to oczywiście zobaczymy ile de facto to będzie nas kosztować, ponieważ część z tych systemów na pewno będziemy pozyskiwać w trybie zamówień publicznych. Natomiast to, co chcemy zrobić w tej chwili w perspektywie strategicznej do roku 2021, pozwoli nam nadrobić te właśnie zapóźnienia, jeżeli chodzi o naszą informatykę. Ale też warto powiedzieć, że to, że my mamy w tej chwili przestarzałe systemy, to też jest pewna szansa, bo możemy od razu wskoczyć w nowe technologie, które na przykład konkurencja w tej chwili nie przejdzie, ponieważ zainwestowała 10 czy 5 lat temu w jakieś starsze rozwiązanie, więc też traktujemy to jako pewną szansę, że rzeczywiście ta nasza sprawność w przetwarzaniu danych będzie większa. Szukamy także rozwiązań nowatorskich, innowacyjnych. Między innymi dlatego Poczta Polska zainteresowała się startupami. W tej chwili w ramach programu Gamma Rebels Powered by Poczta Polska zaprosiliśmy do współpracy w tej chwili już 20 takich startupów. Kilka z nich również są to startupy, które zajmują się przetwarzaniem danych i budowaniem właśnie niezbędnej do właściwego zarządzania i rozwoju firmy informacją. I tutaj z pierwszego rozdania tego programu rozmawiamy z dwoma firmami. Pierwsza właśnie pomoże nam poprawić naszą logistykę, druga będzie skupiona przede wszystkim na badaniu zachowania naszych klientów i jestem przekonany, że to rzeczywiście pozwoli nam zwiększyć naszą sprawność, jeżeli chodzi właśnie o proponowanie tej oferty wartości dla naszych klientów. Ale chciałbym też przy tej okazji powiedzieć, że
Poczta Polska to ogromne źródło informacji, ponieważ 7,5 tysiąca placówek. W tej chwili ponad 26 tysięcy listonoszy jest wyposażonych w urządzenia mobilne. Oczywiście ogromny bank danych sprzedażowych i ponieważ jak sądzę, tutaj są zgromadzone osoby, które są zainteresowane tego rodzaju rozwiązaniami. Serdecznie zapraszamy do współpracy w tych wszystkich obszarach. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, jesteśmy otwarci na to, aby Państwo też pomogli nam wymyślić sposoby, w jaki sposób komercyjnie lub też, poczta to też firma z misją, lub też misyjnie wykorzystywać te wszystkie informacje. No a cóż, przyszłość oczywiście jest jak zawsze niepewna. Dobrze wiemy, że w tej chwili jest swego rodzaju wyścig zbrojeń, chociażby właśnie również w dziedzinie Big Data. Te firmy, nazwy tych firm, które już padały, takie jak Amazon, Google czy Facebook, dzięki swojemu potencjałowi w tej chwili uzyskują też bardzo dużą przewagę nad innymi graczami na rynku. I myślę, że to też jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali z punktu widzenia regulacji, z punktu widzenia właśnie też bezpieczeństwa narodowego, żeby bacznie się przyglądać, żeby nie przegapić tego momentu, kiedy, mówiąc kolokwialnie, będzie pozamiatane i gigantyczne światowe koncerny zdobędą właśnie dzięki Big Data taką przewagę nad tak naprawdę nie tylko polskimi firmami, ale jakimikolwiek firmami, ten dystans będzie nie do odrobienia. Mówiąc o przyszłości Poczty Polskiej, warto wspomnieć, w jakim kontekście nazwa Poczta Polska podała 3 lata temu, kiedy pana firmę na skutek dziwnych okoliczności wyprzedzała przedsiębiorstwo, które składowało paczki i listy w sklepach rybnych, w kioskach i tak dalej. Tą przyszłość, tą wersję przyszłości mamy już za sobą. Teraz wydaje się jakaś ciekawsza. Pan Wojciech Zatorski, teraz praktyk, że jakby się zajmuje Big Data i osiąga światowe sukcesy. Ciężko się nie zgodzić z tym, że w obszarze analityki danych Big Data istnieją zagrożenia. Natomiast te zagrożenia są związane z zarządzaniem informacją. I patrząc na to z tej strony, informacja zawsze stanowiła przewagę konkurencyjną i w zależności od tego, w jaki sposób chcemy wykorzystać tą informację, czy mamy zamiary sprzyjające budowaniu, czy wręcz przeciwnie, również w tym obszarze myślę, że de facto zagrożenia związane z Big Data nie różnią się niczym innym niż z zarządzaniem jakąkolwiek inną informacją. Mamy tej informacji po prostu dużo więcej. Z naszego punktu widzenia my staramy się budować systemy, które dają przedsiębiorstwom możliwość spojrzenia od strony klienta również na to, jak te usługi i produkty są postrzegane przez klienta indywidualnego. To jest coś, czego przedsiębiorstwa normalnie nie są w stanie bez widoku z zewnątrz zauważyć. Kiedyś było to realizowane przez jakieś ankiety i badania klientów. W tej chwili tego typu efekty można osiągnąć przez badanie zachowań klientów w różnych kanałach elektronicznych i de facto sprawdzanie, jakie usługi są preferowane przez naszych klientów. Drugim obszarem, który wydaje mi się, że jest ważny do zaznaczenia, to już padło kilkukrotnie wspomnienie o analityce i chatbotach i o tym, jaki jest dalszy rozwój. Ja mam troszkę inne spojrzenie. Mi się wydaje, że ta informacja, która się pojawia w przedsiębiorstwach, jest składowana w jednym miejscu, jest dostępna.
warunkiem jest, żeby była dobrej jakości. Informacja również o kliencie umożliwia przedsiębiorstwom personalizowanie w bardzo dokładny sposób oferty, którą przedstawiają klientom. Umożliwia również sposób konwersacyjny, bo obecnie pojawiają się chatboty, z którymi można rozmawiać normalnym ludzkim językiem, zadawać im pytania. Wspomniane Alexy, czy Siri, czy inne tego typu rozwiązania. One już rozumieją normalny, syntetyczny język ludzki. I to, co chciałem wspomnieć, to generalnie dając dostęp do tej informacji automatom, możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie klient będzie dostawał dużo lepszą obsługę, ponieważ chatbot wspierany dobrej jakości danymi zgromadzonymi w systemach big data'owych ma dużo głębszą wiedzę niż jakikolwiek pracownik call center, tudzież niż informacje, które jesteśmy w stanie jako klient przyswoić z infosajtów przedsiębiorstw. Bardzo serdecznie dziękuję za te wstępne, chociaż w zasadzie niebawem będziemy kończyć. Czy Państwo chcielibyście zadać pytania naszym panelistom, bo myślę, że to byłby taki element, to jest ten czas na pytania. Proszę bardzo, kto z Państwa chętnie przekaże mikrofon. Mamy pytania z sali? W takim razie paneliści zaczną sobie zadawać pytania sami, ponieważ jest to system sprzężenia zwrotnego, więc będzie działał. No właśnie, system sprzężenia zwrotnego to jest ten element, na którym tutaj chciałem zwrócić uwagę przy analizie Big Data, bo niewątpliwie to jest to, co nas czeka. To, czy nam się to podoba, czy nie, to już się nawet zdarzyło, to po prostu może w zasadzie nadganiać pewne zaległości. Tylko jest jakby kwestia taka, że w ramach analizy Big Data kryterium celu, tak, czyli osiągnięcia celu, jest swoiście jak gdyby związane ze sprzężeniem zwrotnym. To znaczy, ja próbuję tak, o to zaczyna działać, ja w tą stronę bardziej idę i coraz bardziej jak gdyby to, jak gdyby występuje sprzężenie zwrotne, a dwa jest ogromna skala oddziaływania na przykład jakiejś akcji reklamowej czy jakiegoś algorytmu tam bankowego czy analizującego cokolwiek. W związku z tym pojawia się jak gdyby taki problem, że zachowania, które społecznie zdałyby się w pewnych grupach wiekowych czy w krajach kulturowych, no jakoś tak powiedzmy nieakceptowalne, no tak dziwne, no tak już nazywając to jakoś tam inaczej, tutaj nagle znajdują swoją wręcz pożywkę i możliwość rozwoju, ponieważ ja zaczynam szukać jakichś bardzo wyrafinowanych metod tortur, no i co mi ta big data zaczyna coraz bardziej terroryzować, dostosowywać tą ofertę, coraz bardziej wymyślne rzeczy, o których być może nawet nigdy bym się nie dowiedział, bo po prostu pewien aspekt społeczny by tutaj zadziałał. Botchat nie będzie miał oporów w dyskusjach na tematy co najmniej dziwne, bo tak to powiedzmy sobie delikatnie. I teraz zaczyna się rodzić pytanie, tak? Czy jak gdyby każda skuteczna akcja jest akcją pożądaną? To jest jakby taka perspektywa społeczna tych wszystkich rzeczy, bo niewątpliwie jest fajnie, kiedy nam Google czy tam jakieś inne tam urządzenie, Janusz, u nas podpowiada, które jechać, no bo szybciej, bo lepiej, bo lepiej, jak gdyby zaoszczędzamy czas, bezpieczeństwo rośnie. Tak, ale jeżeli podłożymy pod to próbę, no na przykład przestępca zacznie wykorzystywać oprogramowanie stosowane przez policję do kierowania patroli w miejsca najbardziej zagrożone, po to, żeby się z nimi nie spotykać, no to jest jak gdyby też aspekt, który nas może spotkać. Ja tylko chciałem tutaj ad vocem odnośnie tego aspektu jak gdyby
kształcenia tych ludzi, którzy powinni nas wspomagać po to, żeby z tych 6% tak, kręgu magicznego się wyrwać, bo ktoś też ma takie samo doświadczenie, że naprowadzi sklep firmy napędowej, nie, kto robi analitykę, kto robi Google AdWords, kto robi remarketing, no oczywiście, ja tak się znam. Ale problem jest taki, że nie ma tych tematów na uczelniach, a przynajmniej nie są w takim stopniu popularne, że każdy student się z tym powinien zetknąć, a nie gdzieś tam na jakichś tam wyjątkowych miejscach. No i teraz z jednej strony popularyzacja wiedzy, z drugiej strony to, żeby ta wiedza szła nie tylko w wymiarze czysto technicznym, mechanicznym, skuteczności wyrażonej tam w pieniądzu, czy tam w tym sprzężeniu zwrotnym się coraz lepiej, ale żeby gdzieś tak troszeczkę szerzej uwrażliwić wiedzę, inaczej po prostu staniemy się no, jakim tam trybikiem mało istotnym gdzieś tam na świecie. A plan jest taki, byśmy, jak słyszeliśmy godzinę temu, w 2030 roku byli jednym z krajów wiodących również w technologii. Powiem jeszcze po dwa zdania najwyżej i będziemy kończyć ten panel, bo po pierwsze czeka Państwa lunch i nie możemy stać. A pytanie, o świetnie. Pozwoli Pan, że dam mikrofon. Technika zawsze pomaga. Artur Olech, ja się zajmuję finansami od 20 lat, teraz mam się odbywać na półkę technologiczną. Chciałem zadać pytanie, do którego sprowokował mnie już Grzegorz Kurdziel i Wojtek Zaborski, takiego praktycznego wykorzystania Big Data w kontekście dzielenia się przez zbierania danych, ale też dzielenia się przez tymi danymi i chęci uzyskiwania informacji zwrotnej przez klientów. Właśnie Poczta Polska jest takim właśnie miejscem, gdzie w praktyczny sposób mamy przykłady właśnie zbierania tych danych. Zbierania tych danych też w geografii ludzi, którzy generalnie są daleko od takiej, przynajmniej tak się wydaje, bardzo zaawansowanej technologii. Z drugiej strony bardzo chętnie się tymi danymi dzielę. Prawda? Taki listonosz, wydaje mi się, że tak Lewica odpowiada, jest takim właśnie esencją, prawda, Big Data, bo nie tylko, że wszystko wie, to jeszcze w właściwym miejscu, w właściwym czasie jest. I teraz mam takie pytanie do właściwie Grzegorz. Czy jak myślicie o tym wykorzystaniu danych, bo ten potencjał się jest, jakby sam rysuje, jest ogromny. A, i właśnie do tej innej geografii też, prawda? Nie tych ludzi, którzy wszyscy w Facebooku, ale takich, prawda, gdzieś tam w Polsce CP, ale takich innej geografii czy w ten sposób. To jeżeli zaczniecie te dane wykorzystywać, czy macie na to jakiś pomysł, to w pewnym momencie ta skłonność do dzielenia się tym danymi no, będzie jakoś może zadziałać pewnie odwrotnie. Prawda? I czy jakieś pewne połączenie tego czynnika ludzkiego z tym takim technologicznym, takim praktycznym, czy biznesowym, tutaj nie widzisz pewnych zagrożeń. Więc to jest powód komentarza. Wydaje mi się tutaj do Wojtka Zaborskiego, że ja nie wiem, czy rzeczywiście tak zawsze jest, że te chatboty i te roboty będą lepiej zbliżać się niż człowiek. Wydaje mi się, że to różne mogą wyglądać. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo akurat Artur też pracował przez jakiś czas w Grupie Poczty Polskiej i w sumie to chyba, tak mi się wydaje, nieraz dyskutowaliśmy też na te tematy. I to jest tak, Poczta Polska jest. Na tym też budujemy naszą strategię. Wyjątkowość Poczty Polskiej jest w tym, że jest to firma, która łączy świat fizyczny z światem cyfrowym. Ponieważ z jednej strony mamy rozwiniętą chociażby platformę cyfrową Envelo. Jesteśmy firmą zinformatyzowaną, chociaż tak jak powiedziałem, no jeszcze daleko nam do osiągnięcia ideału, ale mamy też unikalny dostęp do klienta indywidualnego i to do każdego klienta. I to nawet powiedziałbym, że mamy unikalny dostęp do takiego klienta, do którego dostępu nie ma nikt inny. Bo nasi listonosze docierają tak naprawdę do małych miejscowości, do ludzi, którzy nie używają internetu, docierają do każdego. I to jest również to, że mamy placówki tak naprawdę we wszystkich gminach, w małych miejscowościach. I to jest jeden z elementów naszej strategii, że w sytuacji, kiedy wszyscy odwracają się od świata fizycznego, no to widać, tak? Banki likwidują swoje oddziały, firmy energetyczne swoje biuro obsługi klientów, etc., etc., a poczta zostaje, tak? Bo to jest też element
z jednej strony takiej, tej naszej misji, bo jesteśmy taką trochę firmą, ale też i instytucją. Tak, i tak jesteśmy też postrzegani, ale też na tym chcemy to traktować nie tylko właśnie jako misję, ale jako bardzo ważny, może nawet najważniejszy element naszego modelu biznesowego. I w tej chwili pracujemy też w ramach różnego rodzaju projektów strategicznych, jak to wykorzystać. No akurat, no, Artur, tobie nie muszę tłumaczyć, że też mamy pewne, jako firma, pewne wyzwania strukturalne, tak? No bo tak naprawdę musimy tutaj poradzić sobie z różnymi rzeczami. No w tej chwili takim największym wyzwaniem jest brak rok do pracy tak naprawdę. Zresztą nie tylko w Poczcie Polskiej, ale w ogóle na rynku brakuje ludzi do pracy. Ale prowadzimy takie inicjatywy w różnych obszarach. Przykładowo w przyszłym tygodniu mamy takie warsztaty z firmą, z jedną z firm badawczych i będziemy się zastanawiać, w jaki sposób wykorzystać to unikalne dotarcie do tak naprawdę wszystkich Polaków, aby można było to wykorzystać do pozyskiwania danych dla sondażowni właśnie, tak? Czyli tak naprawdę ten listonosz z tabletem mógłby stać się taką końcówką, przepraszam, listonoszy, bo to nie chciałbym nikogo obrazić, ale chodzi o to, że to będzie właśnie ta wtyczka, to też jeszcze gorsze słowo. Będzie to ten element, który pozwoli zbudować, wydaje mi się, unikalną bazę danych o naszych klientach, tym bardziej, że jesteśmy firmą, a listonoszy już w szczególności, jesteśmy firmą obdarzaną naprawdę bardzo, bardzo wysokim zaufaniem. I oczywiście ja też zapraszam do współpracy tutaj. Ja mam takie pytanie, to jak próbuję zrozumieć tą Państwa strategię, czy to jest błędu, jeżeli się oczywiście mówi, to nie będzie tak, że ten listonosz będzie z tym tabletem, będzie inwigilował klientów poczty, zbierał dane, a następnie sprzedawał je do tego? No, wszystko się zgadza z wyjątkiem słowa inwigilował, bo oczywiście to wszystko musi się odbywać dobrowolnie, więc to... No, chyba trudno sobie wyobrazić, żeby poczta to robiła za darmo, no to... Gdzie jest ta cienka granica, jakie dane ten listonosz będzie pozyskiwał, tak? Ale to jest Ja się tutaj przestraszyłem i chyba niedługo przestanę wpuszczać listonosza po prostu do domu. Ale to ja tutaj chciałbym powiedzieć, że naprawdę, no... Obawianie się listonosza w sytuacji, ja ostatnio czytałem bardzo interesujący artykuł, że na podstawie lajków, jakie dajemy, no ja akurat Facebooka mam tylko po to, żeby inwigilować innych, bo tak musiałem sobie założyć, bo tam trudno wejść na czyjeś konto, jak się samemu nie ma, ale jeszcze niczego nie lajkowałem, ale na podstawie liczby lajków, tam powyżej bodajże, nie wiem, 50 lub 100, algorytm jest w stanie znać moje preferencje lepiej niż najbliższy członek rodziny. Pozwolę sobie teraz wciąć, bo algorytm i sztuczna inteligencja, która stoi za Facebookiem, śledząc fakt, że pan prezes Grzegorz Kurdziel nie lajkuje nic na Facebooku, na pewno dojdzie do wniosku, że pana nie ma. Wtedy będzie problem. Jeszcze pan Mariusz Bosak, który niewątpliwie jest, zgłaszał się do wypowiedzi. Dwie takie historie na podsumowanie. Jedna, czy wiecie Państwo może, kto ma największą w Polsce bazę danych na temat dróg w drogach? Już ta nazwa tutaj padła i to jest Janosik. Każdy, kto ma włączonego Janosika w czasie jazdy samochodem, ma włączony w telefonie akcelerometr. Jak wpada w drogę, to Janosik sobie zapisuje. Dzięki temu mają zaktualizowaną bazę z informacjami, gdzie i jakiej wielkości jest dziura w drodze. I to jest bardzo pozytywna informacja. Dlatego, że służby drogowe już zaczęły z Janosikiem współpracować, żeby z tych danych też skorzystać. Druga informacja jest mniej pozytywna i ją zostawię do przemyśleń indywidualnych. Otóż problem z Bookmate'a, który jeszcze tutaj się nie pojawił, jest taki, że te wszystkie algorytmy, o których rozmawiamy, zamykają nas w bańce informacyjnej dostosowania informacji do nas. To znaczy Facebook nam wyświetla te rzeczy, które lajkujemy. Jeżeli Pani lajkuje, to nam jakoś próbuje sobie sam to dopasować. Ale kończy się to w ten sposób,
że znikają nam ze znajomych z tego naszego fida wszyscy, którzy mają inne poglądy, dlatego że ich nie wystarczająco lajkujemy. Stajemy się przekonani, że nasze poglądy są typowe dla całego świata. To samo się dzieje na przykład z filmami. Te filmy, które wysoko oceniamy, te, które oglądamy, na tej podstawie dostajemy rekomendacje innych filmów. Jesteśmy w stanie się wyrwać, tak jak kiedyś się szło do biblioteki, była jakaś nowość, który brał książkę, czytał i to naprawdę było dla niego jakieś odświeżające. W tym momencie będziemy, jeżeli zaczniemy wysoko oceniać komedie romantyczne, to nie dostaniemy żadnego ambitniejszego dokumentu w podpowiedziach na jakimś Netflixie. Dlatego, że nam będzie wyświetlać wyłącznie tego typu rzeczy. I jeżeli ja wchodzę na moją stronę główną YouTube'a i ona jest w połowie zawalona jakąś świnką Pepu, dlatego że moje dzieci akurat oglądały, to to jest jeszcze ok. Ale jeżeli ktoś ogląda jakieś materiały polityczne i chociażby YouTube, podpowiada wyłącznie takie, on nie będzie w stanie się z tej bańki wyrwać. Musimy mieć też tego świadomość, żeby po prostu samodzielnie z tym walczyć, dobierać różne przypadkowe źródła i się inspirować. Wojciech Zatorski. Tu niestety się nie zgodzę. Jesteśmy w stanie się z tej bańki wyrwać i wracamy. Musimy o niej wiedzieć, że ona jest. Tak, wracamy do edukacji. Więc jeśli mamy społeczeństwo, które jest wyedukowane i wie, w jaki sposób te algorytmy działają, to jak najbardziej jest w stanie się wyrwać. Drugą rzeczą jest kwestia, że te algorytmy są jeszcze stosunkowo młode. To wszystko się cały czas rozwija. Ja chciałbym jeszcze odpowiedzieć na to pytanie Artura o chatboty. Oczywiście ja się odnosiłem do obsługi klienta nie w oddziale, nie osobistej, bo uważam, że relacja listonosza z odbierającym pocztę jest nie do zastąpienia. Ta osobista relacja, ja osobiście nie widzę możliwości, żeby jakakolwiek sztuczna inteligencja na przestrzeni najbliższych lat była w stanie nam zastąpić relację człowieka z człowiekiem. Natomiast to, o czym mówiłem, to jest pracownik call center, który tak jak tutaj chyba premier Morawiecki wspominał, prezydent w zasadzie wspominał o wynagrodzeniu 1200 zł, który nie jest do końca wyedukowany, nie zna całości produktów danego przedsiębiorstwa, nie zna upodobań klienta, nie jest w stanie obsługiwać tego klienta w sposób równie dobry, jak jakakolwiek inteligencja. Może być również ludzka, ale posiadająca całość wiedzy z danego obszaru. Mamy jeszcze pytanie z sali? Nie widzę pytania. Refleksja taka, która mi się nasunęła, ponieważ w pewnym momencie zaczęli się trochę skoncentrować na zagrożeniach, a jednocześnie cały czas tyle głowy mam to, że Polska ma wielkie kompetencje, jeżeli chodzi o stronę informatyczną. Może proszę Państwa, warto zastanowić się nad tym, czy Polska w ramach 590 stałoby się centrum produkcji awatarów dla tych, którzy mają tę świadomość i chcą mieć po prostu sztuczną osobowość buszującą po sieci, czy sztuczne osobowości, które będą sobie automatycznie profilowane, natomiast oni będą za tą zasłoną. Bardzo dziękujemy. Czy pora na podsumowanie naszego panelu? Tylko komentarz tego wypowiedzi pana. Rzeczywiście, patrząc przez pryzmat różnego rodzaju akceleratorów, to wątek sztucznej inteligencji, przetwarzania danych i big data jest bardzo silny. Można powiedzieć, że Polska ma aspiracje do tego, żeby w tym zakresie właściwego i umiejętnego przetwarzania danych w perspektywie kilkunastu lat stać się naprawdę dużą potęgą. To jest jakby ten kierunek, że rzeczywiście to jest duża szansa i warto to wspierać. Czy jeszcze panowie paneliści chcieliby dosłownie po jednym zdaniu na koniec tej dyskusji? Jednym zdaniem. Mianowicie big data, zgadzam się, że są te zagrożenia, jest po prostu dla nas podstawą Industry 4. Po prostu jeżeli myślimy o Industry 4, jeżeli myślimy o tym, że będą rzeczy zindywidualizowane, skustomizowane, które będą na masową skalę, z wykorzystaniem automatycznych sieci, etc., to tam na dole jest big data i od tego nie uciekniemy, tylko w tym się trzeba do tego jakoś przygotować. Czy jeszcze mamy pan prezes, proszę bardzo? Jeszcze odnosząc się do takich właśnie prognoz i futurystyki, chatbotów i sztucznej inteligencji, no to faktycznie ja jestem prosty pocztowiec, więc bardzo proszę ekspertów o poprawienie, natomiast
to może jest tak, że po prostu jeszcze te narzędzia są zbyt toporne, żebyśmy stąd ta bańka, a przynajmniej świadomość istnienia tej bańki, bo być może za kilka lat te narzędzia będą już tak finezyjne, że nawet nie zauważymy, że jesteśmy po prostu gdzieś tam prowadzeni po sznurku. Zgodnie z prawem Moore'a, zdaje się, moc obliczeniowa komputerów to co dwa lata się podwaja, zdaje się, tak? Tak to chyba jest. Taki amerykański futurolog i informatyk Raymond Kurzweil zdaje się zaplanował, że w ciągu najbliższych 10 lat powstanie samoświadomość, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, co oczywiście jest groźne, a bodajże pomiędzy rokiem 2040 a 2050 ta sztuczna inteligencja osiągnie poziom inteligencji wszystkich ludzi żyjących na świecie. No więc myślę, że wtedy będziemy mieli zupełnie inne problemy, ale z drugiej strony, jeżeli już teraz Facebook lepiej zna nasze potrzeby niż na przykład nasza żona, to może ta sztuczna inteligencja po prostu będzie lepiej zaspokajać nasze potrzeby niż to jest. Odważna teza. Tak, to jest oczywiście. Ale wracając do teraźniejszości, ja serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcieliby skorzystać z tego potencjału Big Data Poczty Polskiej do współpracy. Myślę, że na tej podstawie będzie można rzeczywiście stworzyć wiele interesujących projektów. Czy mamy jeszcze panów chętnych do wypowiedzi? Jeśli nie, Jednym zdaniem, zdefiniowaliśmy wszystkie zagrożenia i to, jak możemy nimi zarządzić, to po prostu robić te rozwiązania w Polsce i zarządzać z poziomu Polski tymi zagrożeniami. I tam jak będzie trzeba kogoś odłączyć, to kto go odłączy w innym kraju, a nie ktoś nas odłączy, tak? No, jakby, czyli znajomi będą znikali, a nie nasi. Tematem, którego nie poruszyliśmy, jest kwestia właśnie tych algorytmów, które jakby zarządzają naszą zbiorową świadomością i fakt, że ta kontrola jest poza Polską, ale to zupełnie jest inny pewnie bardziej dla prawodawców, legislatorów niż dla nas w tej chwili. Ja chciałbym bardzo podziękować panu Pawłowi Poleńskiemu ze Space Digital, panu Markowi Bosakowi z Vivusa, panu Aleksandrowi Popończykowi z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego, panu Adamowi Marciniakowi z PKO BP, panu prezesowi Grzegorzowi Kurdzielowi z Poczty Polskiej i panu Wojciechowi Zatorskiemu za udział i przedstawienie swojego poglądu na tę dziedzinę, która z jednej strony jest nowa i tworząca się, a z drugiej ma już przynajmniej kilkudziesięcioletnią tradycję. Co do futurystycznych przypowieści czy prognoz, to przypomnijmy sobie prognozy z lat 70., które mówiły, że będziemy pracować jeden dzień w tygodniu, a cała reszta naszego życia będzie koncentrować się wokół wolnego czasu. I co z tego wyszło po 40 latach? Bardzo dziękuję. Dziękuję również Państwu za uwagę.